Dzień dobry, nazywam się Mateusz Jania. Jesteśmy na winnicy Jania w Krzyżowicach. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat zakładania nowej parceli i nowych nasadzeniach winorośli. My w tym roku powiększaliśmy areał uprawy o hektar. Dwie parcele uprawiane w systemie nowoczesnym. Sadziliśmy Cabernet Cortis i Pinot Noir, są to czerwone odmiany. Glebę zaczęliśmy przygotowywać już w zasadzie po zbiorach rzepaku w tamtym roku. Został posiany jeszcze raz popląd rzepaku, może też być gorczyca, facelia, inna uprawa, która nam po prostu zniweluje albo ograniczy rozrost chwastów, co nam pozwoli lepiej kontrolować uprawę w roku nasadzeń. Sadzonki były zakupywane z Niemiec, ze szkółki, posiadają paszporty. Jest to wymóg wprowadzany przez Unię Europejską do winnic, które będą chciały sprzedawać wino na rynku. Także to nie musi być oczywiście Niemiec, z Francji, z jakiegokolwiek kraju, nawet z Polski. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli mamy zamiar sprzedawać w przyszłości wino z naszych nasadzeń, to należy przypilnować tego tematu i zarówno trzymać faktury zakupowe, jak i paszporty roślin do różnych instytucji, które nas później będą kontrolować. U nas jest gleba gliniasta, dosyć mokro jest teraz na wiosnę, więc nie planujemy podlewać tego, ani też nie stosujemy żadnych nawozów sztucznych poprzez możliwość przyorania na zimę naszego rzepaku. System sadzenia jest w rozstawie nowoczesnym, stosowanym głównie w Nowym Świecie. 2,5 metra szerokość między rzędami, w rzędzie sadzonki są w odległości co 2 metry, będzie prowadzony system dwuramienny na tych całych nowych nasadzeniach. Sadzimy ręcznie. Wiadomo, jeżeli ktoś stara się posadzić większy areał, może wyjść ekonomicznie, zlecić to łącznie z sadzeniem maszynowym poprzez różnicę na wacie. Natomiast jeżeli sadzimy tak do hektara, to można się pokusić i zrobić to w jeden dzień. U nas pracowało 4 osoby plus jedna, która nam dołowała wszystko ciągnikiem. Także cały obszar 1 hektara udało się nam zasadzić w jeden dzień roboczy. Także jak wspominałem, jedna osoba wierci, mamy do tego przystosowane odpowiednie wiertło ciągnikowe. Najpierw rozmierzamy parcele. My wykorzystaliśmy do tego akurat sznurki od snopowiązałki. Wydaje nam się, że najtańszy materiał. Metrówka i rozkładamy, ile mamy mieć rzędów, w jakim odstępie mają być te sadzonki, w jakiej linii mamy jechać ciągnikiem. Także najłatwiej z doświadczenia wiemy odsunąć się, zaznaczyć sznurek po linii, po której chcemy jechać, tak żeby dane przesunięcie wiertła z osi ciągnika do koła było odmierzone już na parceli. Wtedy nie musimy angażować kolejnej osoby do przesuwania sznurka i też rząd nam się nie krzywi. Wiercimy na głębokość około 60 cm, 50 to w zależności od miejsca. Następnie wsadzamy sadzonkę, zasypujemy. Tutaj już nam się nic nie zmienia od każdej innej uprawy ogrodniczej. Monika Kądziela, winnica Opole. Nasza winnica obecnie liczy 1,5 hektara i to jest około 9 tysięcy sadzonek. W tym roku nasadziliśmy 3200 sadzonek dwóch odmian, Cabernet i Muscaris, które sprowadzaliśmy z Niemiec i z Austrii. Przygotowywaliśmy wcześniej glebę, głęboką orkę oraz nawoziliśmy ją nawozem bydlęcym, które jest odpowiednie dla klasy 4 i 5. Tutaj akurat mamy Cabernet Cortis. Sadzimy co 85 cm, dosyć gęsto. Aczkolwiek uważamy, że te gęste nasadzenia będą lepsze, ponieważ nie będziemy tak mocno krzaków obciążać, będziemy stosowali krótsze cięcie, tym samym będzie mniej
pąków na łozie i mniej owoców, także ta jakość powinna być większa. W tym roku stosujemy paliki z włókna szklanego, wcześniej mieliśmy bambusy i paliki drewniane i do końca one się nie sprawdziły, bo po 2-3 latach gdzieś tam były do wymiany.